A w dzisiejszym odcinku Benku Digital Projektor. Ale dlaczego wybrałeś taki? Dlaczego wybrałeś projektor Full HD? Dwie rzeczy. Po pierwsze, był na super promce. Z tego względu, że nie jest to nowy, tylko ze zwrotu, ale 1000 zł tańszy. No to 1000 zł drogą nie chodzi. 12 miesięcy gwarancji na lampy to mi wystarczy. Za 12 miesięcy tego wytługę także hej. Po drugie, Full HD. A czemu nie 4K? To różnica jest prawie dwa razy tyle. Czy ja będę potrzebował 4K? Nie wiem. Ale będę na pewno potrzebował z 3 metrów obraz minimum 4 metry. A znajdź taki projektor z 4K, który ma taką możliwość. Ciężko. Ten ma, bo jest short throw. Otwórz. Wow. Support. A ten. Barwic. Cable. Support. Berku. No, ale idę. VGA cable. Okej. Remote. Echo. Sound. Source. Success. O, oh, wow. 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 Po pierwsze, miałem wiele projektorów wiele lat temu i wszystkie one były gigantyczne, wielkie molochy, a ten jest taki malutki, że aż jestem zdziwiony. No, brzdinka przy tych stale to było wiele lat temu. Kiedyś było wszystko większe. No, może nie, ale... Brzdinka, folia jest. Elegancko. Wygląda jak nówka. To pozwólcie, ktoś 14 dni trzymał. I teraz tak. Mamy wyjście na słuchawki, to fajnie. I wejście. Audio i wyjście. Mamy HDMI. Jedno i drugie. USB. Dobrze, tak dam. Czekaj, ja to źle trzymam. USB A. Jednoamperowe. PC, to ja tego nie będę używał, bo nawet nie mam takiego wejścia. To już nikt nie ma takich wejść. I monitor out. No kto ma taki monitor na VGA? To już nikt nie ma. Tylko HDMI. No i tutaj mamy jeszcze RS232. Proszę bardzo. Zakryte. I mini bed. Tego też nie będę używał. Lock, zasilanie. Z tej strony. Lokuteńki jest. Z tej strony mamy power back menu, auto source, echo blank. Menu. Lumi. Expert zoom. Możemy sobie śmigać. Oczywiście pilot. Gdzie ten pilot był? Ten pilot zafoliowany, tego nikt nie używał, popatrz. Pilot Peak Mode, Lumi Expert Boost, Back Menu Source. Fajny, malutki pilocik. No! Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze lens, czy nie jest jakiś brudny, czy coś takiego. Lens na taki tym. Trzeba przekręcić. O, podnieść. Nie, czyściuteńki. Ale kula. Pierwsze, co zauważyłem, to że ten projektor jest dla mnie bardzo głośny. No, dawno nie miałem projektora. Może się odzwyczaiłem, ale no jest dość głośny. Zaraz wam to zaprezentuję. Ja wiem, że to jest telefon, a nie specjalistyczne urządzenie, no ale umówmy się. No. To nie musi być idealnie. Ambient sound jest między 22 a 26. 20, 26 jakoś tak. Włączmy. Po 5 minutach użytkowania, a może 10. No 50 to jest już bardzo dużo. Pewnie można byłoby to wyciszyć używając lepszych wentylatorów, takich jak Noctua czy też Radocz, żeby tam gwarancji żeby nie było. Ale jest to do wykonania. Teraz już wiesz, kontynuujmy. Pierwsze co musimy zaprezentować to wielkość ekranu. A ekran jest, tutaj widzimy, wielki. 220 cali, prawda, że dużo? No jest to kawał ekranu. Jak ja stoję tutaj przy tym, to widzicie, jakie to jest gigantyczne. No jest gigantyczne, to moja kawalerka jest duża. Ej, własne. Ale z takiej odległości, to jest za duża odległość dla tego projektora. Sorry, będzie troszkę echo, bo to pomieszczenie jest echo. I tutaj w rogach jest rozmazany. Delikatnie, ale jest. Z tego względu, że ta odległość jest zbyt duża, bo maksymalna podana dla producenta to jest 150 cali, więc tutaj poszliśmy troszeczkę za daleko, no ale
Czym większy, tym lepszy, no wiesz. Dla mnie jest ok. Ale co się stanie, jeśli przy takiej wielkości włączymy światło? Ja mam światło tutaj mocne, do filmowania. To jest światło zaraz nad ekranem, czyli nic nie będzie widać. Coś tam widać. A tutaj od strony kamery... No, zbladło mocno. Da się użyć, no ale to już nie jest to. No, już ta jasność jest, nie jest taka, ale pamiętajmy, że ja tu mam bardzo mocne światło. To nie jest regularny żyrandol. To jest światło do filmowania. Super mocne. Ja może go mogę ściemnić w jakiś sposób. Zmienić jego barwę. O, teraz jest troszeczkę takie... To z takim światłem masz regularny żyrandol taki. Normalny. No i tutaj już jest... Ładnie. Ja może ściemnię. Wow. Możemy zmienić tryb. Kino. Zauważcie, że nie ma żadnych zniekształceń. Zero. I gra głośno. Dobra. No, powiem wam, że jestem mile zaskoczony tym głośnikiem. Ja w ogóle nie muszę tutaj nic do niego jakichś zewnętrznych głośników dawać. No ja wiem, że to wiadomo, że sobie postawisz gigantyczne kolumny tu i tu, no to będzie inna jazda, nie? Ale tak na szybko nie jest nic potrzeba. Naprawdę. On gra jak taki dobry, okej, okay, jak w miarę dobry boombox. Gra? Ale się na tym gra, patrz panie kolego. Wielkość taka jakbyś naprawdę był. Ja pierniczę, co tu się dzieje panie kolego, wy? Wsiadamy do samochodu i jedziemy. Ale jest tutaj responsywność tam. Ustawione jest na szybko. Pięknie to chodzi, tak byś na telewizorze normalnie grał. Podoba mi się. Jakość jest pierońska. No, oczywiście widać to Full HD. Ale i tak jest ok. I to wygląda pięknie. Nie potrzebuję do wideo, filmów, jak i YouTube'a 4K. Jest idealnie. A, włączyłem mute i nie ma dźwięku. No to trudno, no dobra. Nie, no to puśćmy z dźwiękiem, na przykład. Dźwięk. Ale jest idealnie. Nie ma żadnych takich, wiecie, plam. Jest idealnie czarne. No, to jak ściana, rozumiesz, daje. Wiadomo, że byłby lepszy ekran, gdyby to nie była ściana, tylko gdyby był ekran, to ładnie byłoby widać. To jest normalne, to jest zwykła ściana, prawda? Ale i tak widać pięknie. I gra pięknie. No, i teraz... Konkluzja? No, muszę wam powiedzieć, że... Jestem zaskoczony, mile. Aczkolwiek do przeglądania internetu to Full HD no, nie bardzo. Przy tej wielkości, ale do oglądania wideo definitywnie polecam. I również do gier. Oczywiście wspaniale się gra. No i to tyle na ciebie, kochanie. Historia prawdziwa. Projektor zacny. Mnie się podoba. W końcu sobie zrobiłem tutaj cinema experience, jak to mówią, i będę oglądał jak w kinie. Tyle, że nie w Lublinie, ale w Rzeszowie. Pozdrawiam i polecam. No tak, wiedziałem, że czegoś zapomnę. Przecież te sprzęty mają zooma. A wiesz, co to oznacza?
zoom. Wow. Różnica jest gigantyczna. Zobaczcie, ja mam 1,79 m. Przecież ten ekran jest w porównaniu do mojej osoby, to jest wow. Porównaj sobie do człowieka, który siedzi w ekran. Gigant. Pozdrawiam. I polecam. Jest zadowolenie. Mocne.